Obecny rok to rok beatyfikacji błogosławionego Jana Pawła II i muszę powiedzieć, że po paru miesięcznych staraniach jako sanktuarium pasyjno-maryjne otrzymaliśmy od księdza kardynała Dziwisza relikwie Jana, błogosławionego Jana Pawła II. Jest to kropla krwi z 13 maja 1981 roku, którą ksiądz kardynał już wtedy, jak powiedział, zachował. Z myślą pewnie o właśnie tym wielkim wydarzeniu, jakim może być beatyfikacja, wyniesienie Jana Pawła II do chwały ołtarzy. I właściwie cieszymy się, nasze sanktuarium dzisiaj cieszy się i zaprasza wszystkich do uczestnictwa wprowadzenia relikwii błogosławionego Jana Pawła II do naszego sanktuarium, do naszego kościoła klasztornego. Tego wniesienia, wprowadzenia relikwii dokona ojciec prowincjał Filemon Janka, nasz prowincjał naszej prowincji franciszkańskiej, który w tym dniu również będzie nawiedzał nasz klasztor, naszych braci w ramach wizytacji kanonicznej. Sama uroczystość 9 grudnia o godzinie 19 w naszym kościele. Serdecznie do udziału, do uczestnictwa w tym nabożeństwie szczególnym w swoim rodzaju zapraszam.